Problemami technologicznymi wiąże się sprawa szerzej traktowanych wartości, dlatego że nagle ta nowa zupełnie sytuacja, w której dynamika zjawisk przestaje być ograniczeniem, dynamiki się już nie boimy, wręcz czasami wymuszamy silne stany dynamiczne, bo pozwala to wykreować zupełnie nowe jakości, powoduje, że w odniesieniu do procesów społecznych nagle mogą również okazać się propagowane takie wartości, które wcale nie są pożądane, nie były przewidywane, nie wykroczyły poza ten obszar, w którym spodziewano się, że proces będzie się rozwijał. Co się z tym wiąże? Z jednej strony mamy warstwę fizyczną zjawisk, w której tworzy się nowe rozwiązania, tworzy się nowe reguły współgrających obiektów, reguły oddziaływania na siebie, ale w tle pojawiają się pytania podstawowe. Czy wszystko jest dozwolone? Początki rozwoju internetu w zasadzie nie wymagały określenia jakichś zasad etyki, czy też etykiety, czy zasad określających zachowanie się użytkowników internetu, dlatego że większością użytkowników wtedy byli ludzie, którzy tworzyli internet, czyli inżynierowie, ludzie, którzy żyli z internetem na co dzień i którzy rozumieli konsekwencje techniczne zachowania w sieci, rozumieli konsekwencje zachowania dla komunikacji międzyludzkiej, rozumieli problemy, które mogą wynikać z takiej komunikacji, która w zasadzie jest niekonwencjonalna, jest inna niż ta, do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Od jakichś 15-10 lat widzimy gwałtowny rozwój internetu i powoduje to efekt, o którym przedtem nikt nie myślał, to znaczy ludzie, którzy poprzednio nie mieli styczności z internetem, stali się naraz większością użytkowników internetu. Dla nich jest to zupełnie nowe medium. No, okazało się, że twórcy internetu nie przewidzieli tego, że będą się pojawiały problemy w tak gwałtownym tempie z komunikacją. Sieć jest tutaj medium. Sieć oznacza rodzaj geometrii połączeń między obiektami, które w badanym układzie występują. Oznacza pewne ograniczenia dotyczące kanałów transmisyjnych, kanałów wymiany informacji, wymiany jakiegokolwiek towaru czy czynnika fizycznego. Jest Pani użytkownikiem internetu, otrzymuje Pani wiadomość elektroniczną i cieszy się Pani, że tak szybko ona do Pani dotarła. Ale w ciągu 5 minut dostaje Pani 100 innych wiadomości, bo jest to możliwe technicznie. Za chwilę jeszcze więcej, ale Pani z nich nie jest w stanie robić użytku, bo Pani nad nimi nie panuje. Nagle zostaje Pani zalana tym zbiorem danych, które przestają być dla Pani przejrzyste. Nowa jakość zupełnie. Problem, który dotyczy zarządców sieci. W jaki sposób filtrować
wiadomości, które docierają do poszczególnych użytkowników sieci. Czy to już nie jest jeden z problemów, które nie mają charakteru technicznego, nie mają charakteru ilościowego, to jest już kwestia zupełnie innej natury. To są już zaczynamy ocierać się o wartości podstawowe. My, internauci, mamy swój kodeks zachowań w internecie. Jest to swoista etykieta. Nie ma jednej ustalonej etykiety, jest kilka różnych, aczkolwiek można spróbować znaleźć taką, która będzie nam odpowiadała. To jest dosyć proste. Wystarczy wpisać to hasło do dowolnej wyszukiwarki, aby spróbować znaleźć zbiór praw, do których się powinniśmy stosować, korzystając z internetu. Zasady są dowolne. Nie ma żadnych obowiązków, nie ma żadnych nakazów ani zakazów. To zależy wyłącznie od osoby, co ona uznaje za słuszne, co nie. Stąd też się biorą różne niemiłe incydenty, jakie się zdarzają zarówno poprzez pocztę elektroniczną, jak i grupy dyskusyjne. Jednakże w kilku punktach netykiety są bardzo zbliżone do siebie. Przede wszystkim nie utrudniać życia innym. To znaczy nie zaśmiecać internetu lub e-maila zbędnymi informacjami. Nie doklejać żadnych zbędnych tekstów. Niektórzy mają jako stopki w swoich listach dołożone różne cytaty. No, za pierwszym razem jest to miłe, aczkolwiek przy ciągłej korespondencji czytanie tego samego cytatu po raz 50 może być denerwujące. Zwykle dodanie stopki jest możliwe w każdym programie pocztowym. Tu dla przykładu jest Pine, gdzie możemy w opcjach znaleźć sygnaturki i wpisać dowolny tekst, jaki będzie dołączony do naszego każdego e-maila. Standardowym tekstem jest podpis, na przykład imię, nazwisko i adres e-mail. Jednakże dużo osób wstawia tam różnego rodzaju zbędne teksty. Czy w tym momencie, jeżeli napiszemy wiadomość, nasza stopka doklei się do każdego listu, jaki chcemy wysłać. Według ogólnie przyjętych zasad stopka nie powinna mieć więcej niż 4 linie. Rzadko się zdarza dłuższa, aczkolwiek w tych 4 liniach bardzo dużo tekstu można zmieścić. Ja wiem sam z własnego doświadczenia, bo, że zalew wiadomości bywa niszczący. Jestem postrzegany bardzo często jako bardzo zły korespondent internetowy, ale ja naprawdę dostaję taką ilość wiadomości, że nie jestem w stanie ich w czasie rozsądnym przetworzyć. A do czego to prowadzi? Do narastającego opóźnienia, a zatem do sytuacji beznadziejnej. Więc mamy do czynienia chociażby w związku z pojawieniem się tej zupełnie nowej technologicznie sytuacji z problemami, które dotyczą swobód osobistych. W internecie koszty komunikacji ponosi zupełnie kto inny niż w normalnej komunikacji, gdzie wysyłamy list, wrzucamy do skrzynki, płacimy za ten list. A w internecie ten koszt często ponosi odbiorca, albo rozkłada się na odbiorcę, nadawcę i kogoś, kto przesyła tę informację. To plus fakt, że bardzo łatwo jest nadawać listy, wysyłać listy w internecie, powoduje, że ludzie muszą zachować znacznie większą ostrożność przy wysyłaniu informacji. Dlatego, że konsekwencje naciśnięcia jednego przycisku są znacznie większe niż wrzucenia listu do skrzynki w tradycyjny sposób. Oczywiście internet działa na zasadzie przestrzegania standardów. Bez standardów internet nie mógłby funkcjonować. Standardy określane są w sposób oficjalny przez takie ciało, które się nazywa IETF, Internet Engineering Task Force, które publikuje je w postaci tak zwanych dokumentów RFC, których w tej chwili już jest kilka tysięcy.
jeżeli standard nie jest opublikowany w formacie RFC, nie jest uznawany za oficjalny standard, nie stanowi części internetu. W połowie lat 90. zaczęto myśleć nad standaryzacją właśnie zachowania w internecie, czyli standaryzacją, stworzenie pewnej etykiety, nazywanej netykietą. To jest tylko kwestia czasu, kiedy nadmiarowe możliwości technologii okażą się w jakimś stopniu przekleństwem. Przełom lat 80. i 90. wiązał się z pojawieniem się zupełnie nowej jakości w świecie. Najpierw przez dekadę prawie używane dla celów prawie wyłącznie militarnych sieci komputerowe zaczęły być dostępne coraz szerszym grupom społecznym. Najpierw byli to przede wszystkim młodzi entuzjaści, którzy uwierzyli w powstanie nowego, wolnego świata, świata, w którym wydawało im się, wartości finansowe nie odgrywają takiej roli, jak to ma miejsce w świecie rzeczywistym. Wydawało się wielu młodym ludziom wtedy, że wielkie firmy komputerowe z upodobania do świadczenia dobrych czynów na rzecz szerokich kręgów społecznych udostępniają swoją technologię za darmo. No i oczywiście to jest skrajne uproszczenie. Zaczęła się era internetu. Najpierw przez moment to było poprzedzone rozwojem powszechnej poczty elektronicznej z ograniczeniami technicznymi różnego rodzaju, ale bardzo szybko, zamiast mówić o poczcie elektronicznej, okazało się, że ludzie wolą się zajmować łączeniem komputerów. No i nagle został zerwany w bardzo wielu kontekstach jeden zupełnie fundamentalny paradygmat. Paradygmat jedności miejsca, jedności czasu, no i wspólnej akcji. Okazało się, i to zafascynowało bardzo wielu już wtedy, że bez konieczności przebywania razem można podejmować wspólne działania, można wymieniać się fragmentami pracy realizowanej, ale przede wszystkim w tamtym okresie zabawą. No i wśród młodych ludzi, którzy zobaczyli, że jest możliwe współżycie, pozorne oczywiście, w tym świecie wirtualnym, stało się to niezwykle atrakcyjną perspektywą. Bardzo wielu z młodych ludzi uwierzyło, że w tym świecie można będzie budować nowe reguły postępowania, reguły właściwie bazujące na braku sztywnych zasad. Nie zawsze zasady spotykane w netykiecie są przestrzegane. Na przykład w tej konkretnej netykiecie autor stwierdza, że przekazując dalej list innej osoby, zawsze zapytaj o jej zgodę. To jest bardzo rzadko stosowane w internecie, w rzeczywistości. Listy są forwardowane bez zapytania o jakąkolwiek zgodę autora. Pierwszy taki dokument został opublikowany w 1995 roku. To jest RFC numer 1855 i wtedy WWW jeszcze nie było tak popularne jak w tej chwili. To były w zasadzie początki WWW, więc ten dokument się skupiał na dwóch aspektach komunikacji. Komunikacji między dwiema osobami i komunikacji między jedną osobą a grupą osób. Komunikacja między dwiema osobami to jest komunikacja e-mailowa, w szczególności w jaki sposób przekazywać informacje w mailach. Szczegółowe informacje techniczne na temat sposobu pisania maili były w nim zawarte.
przykłady zaleceń dotyczących wykorzystania poczty to informacje na temat tego, w jaki sposób sprawdzać listę adresatów. Bardzo często ludzie przed wysłaniem poczty nie sprawdzają, do kogo ona jest tak naprawdę adresowana, ale również bardzo praktyczne takie zalecenia, jak na przykład powszechnie znane, wiadomo jest, że nie należy używać w listach tekstów pisanych kapitalikami, ponieważ jest to uznawane za aroganckie wręcz krzyczenie na kogoś. Informacje o tym, w jaki sposób można próbować przekazywać w listach emocje. Wiadomo, że poczta elektroniczna jest czymś, co w dużym stopniu filtruje emocje i utrudnia przekazanie emocji. Bardzo często odbiorca może odczytać napisany list zupełnie inaczej, niż on był początkowo planowany. W związku z tym stworzono system, po polsku nazywa się to system emotikonów, czyli znaków, które mają wyrażać, pozwolić przekazać informację o tym, że dany tekst jest ironiczny, sarkastyczny, humorystyczny, co nie zawsze może być jasne dla odbiorcy. Oraz bardzo dużo informacji dotyczących tego, na co należy zwracać uwagę przy wysyłaniu maila, które w sumie sprowadzają się do tego, że należy szanować odbiorcę, to znaczy należy zastanawiać się, do kogo piszemy. Przed napisaniem maila należy takiego maila przeczytać, po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście on zawiera te myśli, które chcemy przekazać. Z drugiej strony należy starać się ograniczać, stosować pewne ograniczenia techniczne, dlatego że odbiorca listu może mieć zupełnie inne środowisko, w którym będzie czytał ten list, zupełnie inaczej skonfigurowane stanowisko, inne oprogramowanie do odbioru niż nadawca. W szczególności może to dotyczyć liczby znaków w wierszu, użytego sposobu kodowania liter. Mam tutaj kilka przykładów listów, które zostały napisane w taki sposób, który w dużym stopniu utrudnia odbiór nadawcy. Chociażby najnowszy list, który właśnie dzisiaj przed chwilą dostałem. Jest to, nawiasem mówiąc, spam. Ten list został nadany w alfabecie, którego nie jestem w stanie w ogóle przeczytać.